To był obfitujący w ważne wydarzenia piątek w Mysłowicach. Jest szansa na porozumienie w Mysłowickim Centrum Zdrowia. W ubiegłym tygodniu 9 pielęgniarek z oddziału ginekologiczno-położniczego złożyło wypowiedzenia z pracy. W niedzielę ich umowy o pracę stracą ważność, co może znacznie utrudnić pracę placówki i opiekę nad pacjentami. Roli mediatora podjął się prezydent miasta Grzegorz Osyra. Pełnomocniłem prezesa do pewnych rozmów, które pozwolą, mam nadzieję, zażegnać konflikt. Ja może krótko powiem, otóż głównym postulatem grupy pielęgniarek, szczególnie z bloku operacyjnego, które złożyły wypowiedzenia, było dostosowanie poziomu płac. Oczywiście oczekiwania są daleko większe, ale przynajmniej do poziomu koleżanek i kolegów z szpitala numer 2 w Mysłowicach. Taką deklarację złożyłem, ponieważ nie ukrywam, że tu będzie potrzebne wsparcie dla gminy. Spółka jest na starcie, to jest pierwszy miesiąc działalności, czyli pewnie będziemy musieli podnieść kapitał zakładowy. Ja w czerwcu zobowiązałem się dać to na sesję, stąd porozumienie będzie miało charakter krótkotrwały. Obie strony konfliktu czekają teraz na opinię prawną w sprawie podpisania porozumienia. Drugim ważnym wydarzeniem było spotkanie prezydenta z dyrektorami szkół i przedszkoli po tym, jak radni na ostatniej sesji nie przegłosowali zaciągnięcia kredytu na podwyżki dla nauczycieli. Prezydent zapewnił, że zrobi wszystko, aby pieniądze na ustawowe podwyżki trafiły do szkół. Chcę tutaj obiecać, że zrobimy wszystko, żeby po pierwsze te wynagrodzenia zaległe, należne nauczycielom wypłacić niezwłocznie, czyli jak najszybciej. Natomiast mówię, to są pieniądze awansem brane ze środków, które są przygotowane na wypłaty na kolejne miesiące. Tutaj no niestety już obiecać nic nie mogę, ponieważ budżet jest jaki jest. W podobnym tonie wypowiadała się skarbnik miasta Lidia Łazarczyk. Robimy wszystko, żeby tak poukładać, żeby w żadnej szkole środków nie brakowało. Jest taka sytuacja, że w jednej na przykład braknie w miesiącu październiku, a w drugiej już w lipcu czy w sierpniu, to tak to poprzesuwamy, żeby wszystkie szkoły jednakowo i przedszkola, wszystkie placówki jednakowo te środki otrzymywały. Marcin Jenota, Telewizja Mysłowice.